A więc stało się, złoto znowu drastycznie drożeje. W takim razie postaramy się podać informacje, czy złoto będzie drożało, czy będzie taniać, czy warto kupić złoto, czy warto sprzedać. Proszę bardzo, złoto potaniało ostatnio do 1813, właściwie do 1800 dolarów za uncję i w kilka dni dosłownie podrożało do 1930 dolarów za uncję. No i teraz trzeba zadać sobie pytanie, czy to dobrze, czy to źle. No dla tych, którzy sprzedali złoto po 1800, no to źle, prawda? Dla tych, którzy kupili złoto po 1800, no to dobrze, no to zarobili 100 dolarów na jednej uncji złota, tak? Tylko widzimy jak złoto się zachowuje, prawda? Że mimo tego, że drastycznie spadło, no to zaraz bardzo mocno wzrosło. No i nie dziwmy się, że złoto wzrosło ze względu na to, że są sytuacje na świecie, w których po prostu złoto zyskuje na wartości. Tak było bodajże, proszę zobaczyć, gdzie mamy 2022 rok, 2020 luty tu mamy, prawda, październik 2022 roku, prawda? No złoto drastycznie wzrosło od października. Najpierw spadło, potem wzrosło, dużo wyprzedawano, prawda? Potem wzrosło, dolar zyskiwał. I teraz popatrzmy, co się dzieje. Znowu jest sytuacja przecież w Izraelu, prawda? Więc te dolary są wyprzedawane, prawdopodobnie są wyprzedawane inne waluty. No ale przede wszystkim dalej kraje obniżają swoje oprocentowanie. Dalej właściwie oprocentowanie dolara amerykańskiego jest bardzo niskie finalnie, no bo jednak dolar oprocentowany jest tylko 5%, prawda? No to jest, proszę zobaczyć, no 5,5%. Czy to jest dużo? No nie jest to dużo, bo jeżeli inflacja w takim kraju jak Polska żywnościowa to prawie 15%, jeszcze wyższa inflacja żywnościowa jest w Wielkiej Brytanii, no, gdzie mieszka właściwie chyba 70 milionów ludzi, którzy są właściwie finalnie trzy razy bardziej teoretycznie na papierze bardziej bogatsi niż Polacy, to tak jakby tam było, no nie wiem, 200 milionów ludzi, którym ceny rosną 15% w skali roku żywnościowe, prawda? Więc, a oprocentowanie mimo to dolara 5,5, a dolar sam w sobie już jest bardzo drogi. No musimy zrozumieć, że muszą być naprawdę potężne impulsy. Te potężne impulsy muszą się wydarzyć, jeżeli złoto miałoby bardzo mocno tanieć. Jak na razie są impulsy prorosnące złoto. Ze względu na to, że jeżeli taki kraj jak Polska, proszę bardzo, obniża oprocentowanie z 6,75 na 5,75, no to jest procentowe, prawda, prorosnące, no bo już Polacy, no to była bardzo duża zachęta 6,75 oprocentowanie w taniej złotówce, która może wzrosnąć, no ale ta zachęta coraz bardziej maleje, prawda, oczywiście dalej to jest wysokie oprocentowanie, bo no finalnie dalej jest to oprocentowanie o 0,25% wyższe niż dolar i jest to oprocentowanie wyższe o 0,5% niż funt i oczywiście jest to oprocentowanie wyższe o 1,25% od całej strefy euro, więc jest dosyć stosunkowo wysokie, ale znacznie niższe niż korony czeskiej, niż forinta węgierskiego, niż nawet islandzkiej waluty, prawda, bo tam mają 9,25, w Rumunii mają bardzo wysokie oprocentowanie, 7, prawda, no ale polska waluta jest dosyć dużą walutą, no i obniżamy to oprocentowanie. Obniżamy to oprocentowanie, może wyprzedajemy dolary, przecież tego nie sprawdzimy przed wyborami, no to jak wyprzedajemy dolary, no to złoto drożeje, może kupujemy złoto, żeby złoto drożało, prawda, może Izrael sprzedaje złoto, no dolary tam mieli sprzedawać dziesiątki miliardów dolarów, prawda, więc dodatkowo może będą sprzedawać takie waluty jak euro czy funty, które generalnie w danym momencie też tanieją. Może tanieją, bo dużo krajów chce wspomóc sytuację polityczną i chcą, żeby PiS wygrał, prawda? Bo tak się mówi, że na przykład, wiecie, Bruksela nie chce, żeby PiS rządził, ale może PiS dla Brukseli jest dobrą partią, bo PiS to taka partia, wiecie, taka
tak niszcząca naszą gospodarkę właściwie, prawda? Percepcję w kraju, wprowadzają taką, wiecie, atmosferę wojenną, to plemienno walczącą, prawda? I dla Brukseli w sumie tacy awanturnicy, to jest dobrze, bo oni niszczą kraj, niszczą percepcję i tak dalej. Wiecie, i dla innych krajów też właściwie, prawda? A dodatkowo wiadomo, że są proamerykańscy i probrytyjscy, prawda? Więc tam może Brytyjczycy i Amerykanie i Bruksela wspomagają złotówkę, żeby właśnie się umocniła, żeby były jednak korzystne warunki na to, żeby obecna władza rządząca wygrała, no bo ta władza przecież niszczy gospodarkę, wprowadza wielką inflację i tak dalej, czego oni nie robią, tak? Więc oni tam sobie mogą mówić jedno, no ale dzieje się drugie. Jednak powracając do ceny złota, szanowni państwo, no to widzimy tutaj, no więcej krajów obniża to oprocentowanie. No więcej krajów obniża oprocentowanie takich, no może mało znaczących, ale obniżają. Peru na przykład, wiecie, no Peru na przykład bardzo dużo wydobywa z tego, co ja pamiętam, srebra na przykład, prawda? A obniżają oprocentowanie, wiecie. Kto obniżył? Urugwaj, prawda? Obniżył o 0,5%. Nie są to wielkie jakieś znaczące gospodarki, ale zawsze jest to jakiś tam impuls. Sri Lanka obniżyła oprocentowanie. No wiadomo, że to nie jest jakiś wielki, ale obniżyła. No taki Kazachstan obniżył oprocentowanie z 16,5 na 6. Nie są to wielkie, gigantyczne sumy, prawda, oprocentowania, ale jednak obniżają oprocentowania, a każde obniżenie oprocentowania teoretycznie zmniejsza tą wagę ciśnienia na waluty, a zwiększa właśnie na, wiecie, nieruchomości, na złoto, srebro, brylanty, bitcoiny i takie tam różne specyfiki, prawda? No, tylko Argentyna podwyższyła, no ale Argentyna, no tam raz mają 118, raz 133, raz 150, raz 200 oprocentowanie, no to Argentyna, no nie ma po co się nad tą Argentyną właściwie jak na razie zastanawiać, tak? Więc no przede wszystkim co się stało, tak? Się stało to, co się stało w Izraelu, a w takich sytuacjach bardzo często po prostu, no jeżeli Izrael wyprzedaje dziesiątki miliardów dolarów, jeżeli to jest prawda, jeżeli to robią, no to dolar tanieje. Dodatkowo inne kraje obniżają oprocentowania. Szanowni Państwo, to co się dzieje? No to się dzieje, widzimy tutaj, idzie złoto do góry, no to większe zainteresowanie złotem jest, no i tyle. Oczywiście to złoto zaraz się może znowu zapaść, no ale widzimy, że to złoto po prostu nie jest w stanie bardzo potanieć od lat nie jest w stanie po prostu potanieć. Prawda? Trzeba zrozumieć jedną taką podstawową rzecz, że to są te dwa pierwsze impulsy, ale jeszcze jest trzeci impuls oczywiście, czyli impuls taki, że naprawdę może ktoś PiS wspomagać, żeby ta nasza waluta drożała, bo nasza waluta drożeje, prawda? Także, prawda? Bo nasza waluta drożeje wobec dolara, proszę zobaczyć, wobec dolara ona, znaczy drożeje, no po prostu wraca z tej totalnej zapaści troszeczkę, no bo to jest dalej 4,30, to jest bardzo tanio dalej, no ale trochę się umocniła, lekko, troszeczkę. I jeżeli to nie jest takie sztuczne, to jeżeli to złoto chwyci, to dolar może jeszcze mocniej się osłabić, no bo złoto tak mocno drożeje, no to dolar bez problemu może się osłabić. Pamiętajmy, że gdy ostatnio dolar kosztował 3,99, tak? Gdy dolar kosztował 3,99, to kiedy ten dolar kosztował 3,99, spójrzmy, prawda? Gdy dolar kosztował, szanowni państwo, w sierpniu 3,93, nawet tu widzimy 3,95, kiedy to było w sierpniu, prawda? W sierpniu 3,95, to złoto w sierpniu, szanowni państwo, kosztowało, uwaga, zaraz będziemy wiedzieli, ile złoto kosztowało w sierpniu, tylko powiększę wykres, bo taki w sierpniu, gdzie jest sierpień, wrzesień, no i sierpień, tu mamy 14, widzimy, że o 1 sierpnia widzimy, złoto generalnie 2000 kosztowało, 2000 kosztowało, to jest dzienny, czy 2000 kosztowało, widzimy 20 lipca, prawda? Więc to jest taka średnia, sierpniowa 2000 kosztowało, taka sierpniowa cena, bo trzeba zrozumieć, że
że te ceny, one na przykład jak dolar mocno drożeje, to złoto się zapada po jakimś czasie, albo czasem się zapada wcześniej i dopiero potem dolar drożeje. Czyli trzeba zrozumieć, że to była wartość około 2000 dolarów, prawda? Czyli no, jeżeli znowu złoto podrożeje jeszcze trochę, czy też może tylko trochę, no ale jeżeli jeszcze podrożeje, to do takiego poziomu 2000 dolarów za uncję 1980-1970, ja to tak mówię pi razy drzwi, prawda? To dolar może spaść w następnych dniach do tam 4,20, 4,10, a może nawet do takiej sierpniowej ceny. No chyba, że znowu złoto się zawali, prawda? Zobaczymy sobie, sprawdzimy to w przyszłości, jak to będzie tam wyglądało. Czy sprawdzi się formuła znowuż, gdy złoto drożeje, dolar tanieje, gdy dolar tanieje, to złoto drożeje. Czy ona właściwie, no bo jak widzimy od roku, od 11 miesięcy wałkuje tą formułę złoto, dolar, euro, którą, że tak powiem, wdrożyłem tutaj na polski YouTube, no i widzimy, że to się sprawdza, że gdy złoto drożeje, dolar tanieje z poślizgami, czy wcześniej, no ale generalnie ta formuła się sprawia, prawda? Czyli gdy dolar tanieje do złotówki, to tanieje do złota, ale gdy dolar drożeje do złotówki, to także drożeje i do złota, tak? Tak to właśnie wygląda. Tak więc widzimy, cena złota chwilowo uratowana. Pamiętajmy, że jeżeli będą spadać te oprocentowania, albo one będą po prostu za niskie, bo dla mnie, tak szczerze, ja bym swojego złota nie wymienił za dolary amerykańskie, które płacą tam 4% w banku, no bo po co, jeżeli inflacja to 15% na świecie żywnościowa, tak? Inflacja żywnościowa na świecie, szanowni państwo, to 15%, tak? W takich krajach jak Polska, w takich krajach jak Wielka Brytania, w wielu krajach europejskich, 10%, prawda? No, nawet w Hiszpanii taka średnia inflacja zwykła to 3%, prawda? No ale żywnościowa to 10 podobno, prawda? Więc też rosną, mimo tego, że te ceny nasze już są znacznie niższe niż w Hiszpanii. Zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube, klikania łapeczki w górę, merytorycznego komentowania, a przede wszystkim do kliknięcia w link poniżej. Szanowni Państwo, tam dodałem link. Tam jest link do mojego angielskojęzycznego kanału. Bardzo proszę o subskrypcję. Dodałem też ten link tutaj w tym oknie, które się pojawiło. Proszę tam wejść i zasubskrybować ten kanał angielskojęzyczny. Bardzo potrzebuję tych subskrypcji. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam, do usłyszenia.